Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj w odcinku znów cofamy się do archiwalnych materiałów, które nagrałem w tym roku. Tym razem do początku sierpnia i do pewnego teledysku. Dzisiaj mamy nowoczesną kamerę. Ma super steady shot i monitor LCD. Co takiego trzymam w ręce? Zapewne widzicie, że nie jest to moja Sony FS700, ani nic innego, ani też nie jest to RED, o którym mówiliśmy tydzień temu. Tylko kamera mini DV na takie małe kasetki, które 10-15 lat temu były właściwie najlepszym sposobem filmowania i wyznaczały jakość, jeżeli chodzi o konsumenckie kamery. Patrzcie, jak robimy. Ale to jest zarąbisty. Jejku, jak mi się podoba obrazek starej kamery. Bo wszystko już jest za czyste. I to takie dozumowanie. O, jakie to ładne. Po co nam taki sprzęt? W tym wypadku chcemy stworzyć taki trochę vintage look i to, co było 15 lat temu, już stało się vintage. Przypomina troszkę też kasety VHS i właśnie do tego chcemy zmierzać, żeby otrzymać taki obrazek, który będzie nawiązywał do lat 90., do początku lat 2000. Nie będzie taki czyściutki i ostry, tylko będzie wyglądał jak takie home video, taki emocjonalny zapis przeżyć dwóch osób. Jak tam, panie? Przecież jedziemy. Jedziemy w latach 80. Możecie biec w moją stronę. Albo iść. Jedzie coś? O, fajnie, fajnie. No i dobra, i spróbujmy pobiec. Gadajcie, możecie gadać o wszystkim, to jest klip, nie używamy waszych słów. Mam. Jeżeli śledzicie różne trendy, to pewnie zauważyliście, że powrót do lat 90. w modzie, czy też w marketingu jest bardzo popularny w tej chwili. I my też troszkę idziemy właśnie w tą stronę. Eksperymentujemy z formą. Rozejrzyjcie się bardziej teraz. Dobra, jakbyście chcieli zrobić coś takiego nielegalnego, że tak się rozglądacie, trochę biegniecie, tak niepewnie, wiecie, uciekacie i biegniecie do przodu, bo ktoś was zauważył. Stańcie pod tą ścianką, to ona się fajnie świeci od dołu. Dobra, idziemy. Ale nie jest to jedyna kamera, z której korzystamy. Mamy również FS700, a na niej obiektyw z adapterem anamorficznym. Czym jest adapter anamorficzny? Jest to taka nakładka na obiektyw, która pozwala widzieć szerzej, tak jak kinowy ekran, z tym, że nie tworzymy tego poprzez dodanie czarnych pasków, jak często się robi, ale poprzez ściśnięcie obrazu w ten kadr 16:9, czyli po prostu zbieramy więcej po bokach i wszystko ściskamy i potem na montażu z powrotem to rozciągamy i mamy takie bardzo ciekawe flary, inny sposób układania się tego obrazu na matrycy. Wszystkie rozostrzenia są takie bardziej jakieś plastyczne, bardziej bajkowe, więc to również dodaje nam coś do tych emocji, które chcemy pokazać. Tworzy taki bardziej odrealniony obrazek, można powiedzieć. Plus wygląda to też tak amerykańsko. Wróćmy do tej kamerki mini DV, ponieważ chcę wam opowiedzieć o tym, że możecie nagrywać czym chcecie i korzystać z tego, co macie. Z takiej kamery nie będziemy mieli obrazka jak właśnie z tej FS700. Ale nie jest to nic złego, bo trzeba wykorzystywać to, co się ma,
w jak najbardziej kreatywny sposób. Pamiętajcie, że wszystkie niedoskonałości w kamerze, w waszym sprzęcie możecie przekuć w wasz atut, jeżeli po prostu powiecie sobie: ok, mam takie rzeczy, jakie mam, ale mogę wymyślić historię tak, że będzie ona opowiadana z takiej perspektywy, gdzie mój sprzęt i jego techniczne jakieś możliwości lub jego techniczne ograniczenia będą podkreślać jakąś wartość w tym, co chcecie powiedzieć. Nie potrzebujecie milionów pikseli, żeby opowiedzieć ciekawą love story. Nie potrzebujecie tych wszystkich 4K czy slow motion, żeby opowiedzieć o czymś, co się dzieje, bo jeżeli weźmiecie to, co macie i wyciśniecie z tego max i zrobicie to fajnie, to po prostu będzie się to dobrze oglądać. Cały czas warto myśleć, jak wychodzić poza te różne schematy, bo odruchowo wydaje nam się: ok, jeżeli robię teledysk, to zrobimy zespół, potem nagramy jakieś przebitki, pach, pach, pach i mamy klip. Ale czemu nie pomyśleć jakoś inaczej? Szczególnie jeżeli macie ograniczenia. Co jest ciekawe, i my również mieliśmy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwości realizacyjne tego klipu, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na taką brudną formę. Czułem, że to wszystko może fajnie ze sobą zagrać. Cały ten klip, który możecie gdzieś tu kliknąć i zobaczyć, nagraliśmy w jeden wieczór, jedną noc aż do rana. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to że z tego, co widzę, jest pewien schemat z tego, jak korzystamy z różnych technologii. Najpierw jest to nowość, czy to jest slow motion, czy to są drony, czy 4K. I każdy chce to mieć, każdy chce mieć jak najlepszy, jak najnowszy, jak najbardziej wypasiony film. Potem staje się to jakimś standardem, już nikt na to nie zwraca uwagi. Potem wszyscy to porzucają, bo jest coś nowego i to się wydaje już totalnie passé. A potem to wraca jako pewna forma ekspresji, jako pewna forma wyrażania tego, co się chce pokazać w filmie, ponieważ każda ta technologia ma jakąś swoją charakterystykę i wtedy zostaje wykorzystywana w taki sposób kreatywny właśnie. Takim sposobem mini DV czy VHS-y wracają jako vintage, artystyczny sposób na pokazanie czegoś. Wniosek: bierzcie się do roboty. Łapcie te kamery, które macie, myślcie, jak je wykorzystać nietypowo, tak jak jeszcze nikt z nich nie skorzystał. Wrzucajcie co, pokazujcie innym. No i możecie też subskrybować mnie, bo mam nadzieję, że co jakiś czas podrzucam wam takie pomysły, które może was zainspirują do czegoś. Na Instagramie możecie śledzić na bieżąco różne rzeczy, które się dzieją. I na Facebooku też jest ciekawie. Wszystkie linki są w opisie. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.